nauczyła oszczędzania i w ogóle gospodarowania pieniędzmi od momentu, kiedy zostałam ambasadorem programu Czacznik. To jest nieprawdopodobne, ale dopiero wtedy zwróciłam w ogóle swoją uwagę na edukację finansową mojego dziecka. Syn bardzo szybko załapał, o co chodzi, że pieniądze się ma i je się zbiera, czyli oszczędza, a jak się ma więcej pieniążków i jeszcze więcej i dostaje się kieszonkowe od rodziców regularnie, to można w jakiś sposób te pieniądze spożytkować. Pozwoliłam synowi wydawać na to, na co chce, aczkolwiek nie zawsze jestem zachwycona tym, w jaki sposób gospodaruję tymi pieniędzmi, bo ograniczam mu cukry, które są wszechobecne, a tutaj ciągle mamy jakieś lizaczki, jakieś gumy i jakieś takie inne słodycze. Ale na przykład podobało mi się, że zaprosił nas na lody. I nie spożytkował tych pieniędzy tylko i wyłącznie dla siebie, tylko chciał zrobić całej rodzinie przyjemność. 22 maja odbędzie się wrocławski piknik rodzinny Prudential, na który serdecznie zapraszam. Będzie tam oczywiście stanowisko Czacznik. Ja będę też tam obecna i będzie można ze mną porozmawiać, zadać pytania, jak edukować swoje dzieci, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, ale również fajnie się pobawić. Zapraszam. Poleciłabym bardzo taki program i uczenie dzieci, jak gospodarować swoim pieniędzmi. To jest absolutnie wspaniałe i przede wszystkim to sprawia ogromną radość i dostarcza wielu, wielu fantastycznych takich zabawnych sytuacji. To jest tak, że my się na przykład prześcigamy, że ja mu mówię, daj mi dwa razy, coś kosztuje dwa razy więcej, dwa razy więcej. A co to znaczy? To znaczy, że jak masz 10 zł, to dwa razy więcej to jest razy dwa, a trzy razy więcej to jest razy trzy. A co to znaczy? Ja mówię, że będziesz miał trzy razy tyle, czyli 10 plus 10 plus 10. W ten sposób nauczył się tabliczki mnożenia przed swoimi rówieśnikami, bo w wakacje zeszłego roku jeździliśmy, jadąc samochodem, za coś zapłacił właśnie 10 zł, a ja mówię, gdybyś coś to zostawił, to byś miał dwa razy więcej. I on powiedział, że a co to znaczy dwa razy więcej? I w ten sposób mieliśmy naukę mnożenia i przyjeżdżając do szkoły we wrześniu już całą potrafił.